No, u mnie po robocie, potalerzowane, poplony posiane, a dzisiaj panowie przyjechali zamontować kilka paneli tutaj na dachu, na hali. Mamy stronę południową. To będzie instalacja około 10 kW, niecałe 10 kW. No i co, 3 dni podpisanie umowy, podpisałem umowę i panowie przyjechali i działają. I mówili, że mają na to podobno jeden dzień. Przyjechali nawet za wcześnie, bo się umawialiśmy na 9, ale przyjechali 2 godziny wcześniej. Powiedzmy, że jeszcze sobie spałem o tej 7, bo teraz to już tak na spokojnie po żniwach, bo nie wiadomo jak robota będzie szła. A podłoże jest takie specyficzne, bo to nie jest blacha, tylko to jest eurofala, czyli taka mieszanka, powiedzmy, cementu, zaprawy z jakimś włóknem wytrzymałym. Tutaj po żniwach jeszcze został kombajn do czyszczenia, do wydmuchania, już po robocie. A tu panowie na tej części dachu będą montowali panele. Strona południowa. No i co, tej powierzchni na hali trochę jest. Także może w przyszłości jeszcze sobie troszeczkę dołożę, ale obecnie przy takich rachunkach, jakie gdzieś tam na gospodarstwo, na dom wychodzą, no to te 10 kW niecałe jest tak właśnie optymalnie po przeliczeniu. Przyszło jeszcze kilka koszulek, ale panowie twierdzą, że z ekipy montażowej, że L-ki niestety będą dla nich za małe. Gdzie to było napisane? Ale to jest na pewno L-ka. O, jest. Ja niestety też się w L-kę nie zmieszczę. Że prace montażowe trwają. Co słychać? W sumie ten znaczek For Woman też nas odstrasza. No, a tu chyba jakieś łączniki do przymocowania już samych paneli. Nie wiem za bardzo, jak to konkretnie wygląda. Taki montaż. No, ale zobaczymy. Problem był też z wkrętami, żeby się tutaj podpiąć pod ten dach, bo to jest eurofala. Jest taka mieszanka specyficzna, ale znalazłem jeszcze stare moje montażowe, więc udało się jakoś tutaj temat dograć. Pierwsza część prac jest zakończona, czyli takie tutaj podstawki do montowania paneli są zrobione. To trzeba rozpakowywać pudełeczka i montować wszystko na dach. Pod względem dachu, no to można powiedzieć, że troszeczkę miejsca mi jeszcze zostanie. To jest 10 kW, a miejsca będę miał na, no, 5 razy tyle nawet. Więc troszeczkę zostanie. Gdybym chciał w przyszłości powiększać sobie, o kurcze, osy. I to takie niedobre. Gdzieś tu latają. Ostatnio gdzieś tu wychodziłem, to mnie zahaczyła taka. Czemu płaczesz? Po co była taka ostra? Nie płacz. Jak ja mam tego miasta? Nie płacz, panowie powiedzieli, że oni nie wybrzydzają. Więc nawet jakby coś nie wyszło, to nie płacz. Ale ja wiem, że będzie pyszne. Tylko cebula jest za ostra. Dobra, to się jeszcze przyjrzę, jak to wygląda z bliska. Czarny panel na tle niebieskiego MDW. To jest szczęśliwe zakończenie instalacji? Tak. Na dachu. Czy wszystko poszło dobrze? Idealnie. A ten prąd to tam ogarnę? Tak, spokojnie. No to się bardzo cieszę. Wszystko poszło tak, jak ma być. Wygląda dobrze. Zaraz zobaczymy, jak to z góry. Jest na czarno, na białym dachu.
co z tego można wyczytać teraz? No jakie dobre jest uziemienie. I jakie jest? Dobre jest. Bardzo dobre. Czyli można się pod to podpinać? Tak, bo jest poniżej 1 ohma. No. Widzisz tam na dachu to takie czarne? Aha. Za tobą? Pokaż gdzie. Tam, na dachu. Widzisz? To są takie panele, które będą produkować prąd dla nas. Prąd! Dużo prądu będziemy mieli teraz. Mama będzie mogła gotować cały czas dla nas. Wiesz? Dużo. A co ty taki brudny jesteś? Maliny jadłeś? Tak. A malinki? Malinki? No to zobacz, pokaż jak ta. Gdzie te panele są? Pokaż na dachu. Tam są. Podoba ci się to? Jasiu mówi, że tyle paneli nastawiali, że możesz polędwiczki codziennie robić. Indukcja może chodzić 24 na dobę. O proszę. No. Jak nie oszczędzaliśmy, tak teraz już wcale nie będziemy. No właśnie, obawiam się, że wiesz co, będziemy za dużo zużywać tego prądu i że ten przelicznik jeszcze pójdzie w górę. Nie. Nie? Nie. Będziemy szaleć. O, tak wygląda cała instalacja. Czyli trochę bezpieczników doszło. Tutaj ten tak zwany falownik, który będzie odbierał tą energię. Tam kolejne bezpieczniki. No. Może jakąś małą instrukcję zaraz użytkowania sobie poproszę, żeby wiedzieć z czym to się je. Przy tej pogodzie teraz, w takim zachmurzeniu mamy produkcję na poziomie 2,8 kW. A jest 18. 18, no. To mi jeszcze na tle tej instalacji pozostaje podziękować dla firmy Columbus za sprawne działanie, bo tutaj po podpisaniu umowy dosłownie 3 dni ekipa w jeden dzień zamontowała wszystkie panele. A co, ja teraz wracam do jakiejś roboty w gospodarstwie i może też pokażę do czego te pierwsze wolne energie będą u mnie używane. A przy okazji zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach, no to wiadomo, że najwięcej zużywa się jej w gospodarstwach, które mają produkcję zwierzęcą, kurniki, gdzie chodzą przez cały czas wentylatory. Natomiast u mnie też jest potrzeba tej energii, między innymi suszarnia, ale też schładzanie ziarna, wentylacja ziarna. Dlatego no, temat fotowoltaiki tak u mnie się narodził, żeby trochę ograniczyć te wszystkie koszty. A teraz spojrzymy na rzepak, który jak wiecie przechowuje się dosyć ciężko, potrafi się zaparzać, grzać. Wilgotność jest w miarę dobra, między 8 a 7. No ale ta temperatura, gdzie zwoziliśmy na halę już gotowy rzepak, jest dosyć wysoka, dlatego trzeba ją nieco obniżyć. Ja mam akurat nadzieję, że cena rzepaku pójdzie nieco do góry przez ten ciężki rok, dlatego staram się go magazynować. Sprawdzam co jakiś czas temperaturę w pryzmie takim oto długim termometrem. No i w przypadku, kiedy ta temperatura jest na zewnątrz nieco niższa niż w pryzmie, no to mogę zacząć schładzać ziarno. Robię to i przy rzepaku, i przy pszenicy. Między innymi dlatego, żeby ograniczyć ryzyko zaparzania się tego rzepaku, ale też ryzyko pojawienia się szkodników w jakichś późniejszych miesiącach. A tutaj mam takie mobilne urządzonko do wentylacji ziarna. Mobilne, ponieważ można je wkręcić, wykręcić, przestawić. I co? Wkręcam sobie w rzepak. Tymi otworami przez silnik powietrze gorące z pryzmy jest zasysane i oddawane na zewnątrz. I w ten sposób spada temperatura w pryzmie. Także musimy sobie takie urządzonko wkręcić. Mniej więcej co 4, co 5, co 6 metrów nawet może być rozstawione. Ja z uwagi na to,
że nie mam specjalnie dużo tych upraw i na moje potrzeby mam jedną taką, taki komin do rzepaku, no i dwa do pszenicy. Najpierw trzeba go wkręcić. Zestaw mobilny jest maksymalnie do pryzm dwumetrowych. Jeżeli chcecie, to możecie też sobie zamówić zestaw stacjonarny, który już można rozbudowywać, jest jakby na stałe postawiony, na stałe. Można go przestawiać, ale jest postawiony i przysypany jakby ziarnem. No i tamten system można rozbudowywać nawet do 6 metrów. W tym przypadku mamy dwumetrową pryzmę, ale ja oczywiście nie staram się sypać więcej niż 2 metry, bo z doświadczenia wiem, że im wyżej, tym ziarno może się szybciej zaparzać i mogą rozwijać się szkodniki. Trzeba się trochę przy tym namachać, ale też tragedii wielkiej nie ma. Na tyle rzepaku, tyle pszenicy, co ja tutaj mam, to spokojnie mi to wystarcza. Jęczmienia już jak widać nie ma. Wywieziony. Poszło do końca. Do końca już poszło, 2 metry. Dobra, teraz silnik na górę, podłączamy do prądu. No i zostawiamy na jakiś czas. Będę kontrolował temperaturę. Gdy będzie odpowiednia, przestawię sobie komin dalej. Jeden dobry przedłużacz na rolce i sprawa rozwiązana. To jest zawsze ten sam temat. Pewnie każdy tak ma w domu, przy odkurzaczach, przy słuchawkach w kieszeniach. No wszystkie kable to jest, że jeszcze nikt na jakiś mądry system nie wpadł. No nie, no te rolki to są, w miarę to działa, że jednak się tam zwija. Montujemy silnik i próba generalna. Nowy sezon. I od razu czuć, jak wydmuchiwane jest ciepłe powietrze ze środka pryzmy.